Przyjeżdżając do Kolumbii, nie wiedziałem o niej prawie nic. Może z wyjątkiem tego, co wiem o Escobarze. Bogota to prawie 8-milionowe miasto, które leży u podnóży 2-3 tysięczników, Monserraty i Guadalupe. W Bogocie czułem się trochę jak w Europie. Wydaje się to być bezpieczne i dobrze zorganizowane miasto. Rolę metra pełnią tutaj przedłużane autobusy. Jeżdżą specjalnie wydzielonymi buspasami, a nawet przystanki wyglądają jak stacje metra. Ulice tutaj biegnące z północy na południe nazywają się Carreras, a ze wschodu na zachód Calles. I każda ma swój numer, więc trudno się zgubić. Mi się jednak to udało. Wiele głównych ulic zamykanych jest dla ruchu samochodowego i można tutaj jeździć tylko rowerami. Żeby lepiej spojrzeć na miasto, najlepiej dostać się na Monserratę. Wjechać tam można kolejką. Widok nieziemski, co? No ale jesteśmy na wysokości 3152 metry nad poziomem morza i spoglądamy na miasto, które znajduje się na wysokości 2640 metrów nad poziomem morza. Jak wam to nic nie mówi, to trochę tak jakby 150 metrów nad najwyższym szczytem Polski zbudować miasto, które jest 4 razy większe niż Warszawa. Na samym szczycie znajduje się sanktuarium, które jest wierną kopią Montserratę z Barcelony i stąd na miasto spogląda czarnoskóra Matka Boska. Jesteśmy w El Chapinero, trochę hipsterskiej dzielnicy Bogoty. Tutaj zatrzymałem się w mojej podróży przez Kolumbię. Tutaj też można zobaczyć, co naprawdę ważne jest dla Kolumbijczyków. No to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. W odległości 500 metrów naliczyłem chyba z 10 sklepów muzycznych. W Bogocie jest też duża starówka. Jak ktoś lubi kolorowy styl kolonialny, to jest co oglądać. Pozostała część miasta to dużo mieszaniny stylów. Czasem czujesz się jak w Londynie, czasem jak w Dublinie, a czasem jak w Barcelonie. Jak w każdym wielkim mieście, nie brakuje tutaj też biedy. Ulice Bogoty tętnią życiem.
każdy próbuje tutaj coś sprzedać. Z czasem wszechobecny krzyk i hałas staje się męczący, dlatego lepiej zejść w boczną uliczkę i pooglądać lokalną sztukę. I w tym właśnie pomogła mi lokalna przewodniczka Katalina. Jechaliśmy do dzielnicy, gdzie, jak sama powiedziała, jej znajomi nie jeżdżą, bo jest zbyt niebezpiecznie. W autobusie poprosiła, żebym włożył bluzę, żeby się tak nie rzucać w oczy. Kiedy ją włożyłem, popatrzyła na mnie i powiedziała: wiesz co, włóż też kaptur. Z autobusu przesiedliśmy się do kolejki linowej. W Kolumbii każda część miasta ma swój numer między 1 a 6 i oznacza on stopień zamożności mieszkańców. Nazywa się to estratos. Każdy estratos ma inny poziom podatków, opłat za media, telefon i czesne. Teoretycznie jest to po to, żeby biedniejsi płacili niższe podatki i opłaty, ale praktycznie często usłyszysz historię, że ktoś był w niewłaściwym estratos i dlatego nie dostał pracy lub też nie dostał awansu. Jeszcze kilka lat temu podobnie było z pochodzeniem twojej rodziny. Jeśli rodzina pochodziła z Włoch, kończyłeś szkołę włoską, jeśli z Wielkiej Brytanii, brytyjską. Ale Katalina opowiedziała mi o swojej koleżance, której rodzice się rozwiedli, a byli z różnego pochodzenia, więc dziecko musiało skończyć dwie szkoły. Oczywiście to, którą kończysz szkołę, otwiera później odpowiednie drogi w karierze. Dzielnica, do której jedziemy, nazywa się Paraíso, czyli raj. Ale jest to jedna z najbiedniejszych części Bogoty, z Estratos 1 i 2. Thank you.
Zapytałem Kataliny, czy w takim razie to, co widzimy, to jest Stratos 0. Powiedziała, że nie, to ciągle są domy, więc Stratos 1. Ważną częścią zwiedzania jest street food. Tutaj próbujemy czegoś, co nazywa się salsicón. Zapłaciliśmy za to około złotówkę. Jest to trochę jakby sok z owocami banana, papają, jabłkiem, mandarynką i pomarańczem. Większość ludzi nosi tutaj długi rękaw i czapkę, pomimo tego, że temperatura to około 24 stopnie. A to dlatego, że jesteśmy na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza i szybko można się tu spalić słońcem. Ta dziewczynka sprzedaje świnki morskie. Podobno się je tutaj je. Ja na szczęście nie miałem przyjemności. Po drodze kupiliśmy też jakieś owoce. Pitaya. Pitaya? Sí. Vale. Es diferente tipo de pitaya, ¿no? Sí, la fucsia se llama fruto, como dragon fruit, pero esa sabe menos. Uh-huh. O sea, tiene menos sabor que es, aunque son de la misma familia. Vale. I to zrobiliśmy tak, że przyszliśmy do restauracji, poprosiliśmy o nóż i po prostu nam dali w restauracji, obcięliśmy sobie na pół, bo ten owoc był kupiony w centrum. W międzyczasie wpieprzam kukurydzę, która jest bardzo twarda. No i kupiliśmy tu jakieś szejki, nie wiem o co chodzi. Fruteria taka, fajne miejsce. Poszliśmy tu zobaczyć trochę egzotycznych owoców. To na przykład jest lulo. Normalnie to są más grandes. Pero este es el lulo. Mandarinas. Este son... To są guawy. Guayabas. Sí, to są guayabas. To jest kurua. Kurua. Tego się nie je. Sok z tego pije się z mlekiem. To jest odmiana dyni albo cukinii. Brzoskwinie. Granaty. A to jest coś, co nie pamiętam, jak się nazywało. Ruszyliśmy zwiedzać właściwą część Paraiso. Mogliśmy iść normalną drogą, ale ciekawsze wydawały się prowizoryczne schody.
dobra. Pamiętacie, że jesteśmy na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza? Na tej wysokości trudno uniknąć zadyszki. La vista. Mira, para que no se vaya. Te koguty nie są do jedzenia. Najczęściej hoduje się je tutaj dla walk kogutów. Z ledwością weszliśmy na górę, a tu panie noszą cegły na budowę. Na górę wjechać też można takim busem. Zjeżdżają one na sam dół do Bogoty. Buenos días. Po jednej stronie ulicy standardowe budownictwo Paraiso, a po drugiej spora ogólnodostępna siłownia. Najbiedniejszej dzielnicy Bogoty i stąd widok jest taki.
zatrzymała się kolejka liniowa. Linowa. Dlaczego? Dlatego, że za mocno wieje. Ja wiem, czy tak mocno wieje. No ale stoimy. Ciekawe. O, coś słychać, że wieje. Jak wszyscy stoją. Tak, ir a un parque de diversiones y te puedes montar. No, vamos. Mira, es que se mueve un poquito. ¿Y ya? Gracias. El estilo está vigente, la energía que no frena. Como suena, como está ese ambiente. Como tradición de escena, sigo presente. Energías puras para toda mi gente. El que tenga que sea un aplauso, van a ser hasta con los dientes. Dios te bendiga, familia. Lo que hacemos de pronto, lo hacemos tratando de guerrear la energía. De pronto, tratar de guerrear la música, mi gente.